wysoki zameczek jeszcze do muru ją. Na ładowie parę miliązują. Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tutaj z okazji dziesięciolecia naszego koła gospodyń wiejskich w Zaberbeczu. W imieniu własnym i organizatorów spotkania witam serdecznie. Wspomnę tylko, że panie bardzo mocno i usilnie pracowały nad tym wszystkim, co tutaj teraz będzie się działo. Pracowały, wiem, że do drugiej w nocy, wypiekały, gotowały, także będziemy smakować i tutaj podziwiać, co tu się będzie działo. Jest oczywiście dmuchany zamek dla dzieci, konkurencje sportowe, które też będą się tutaj odbywały, wata cukrowa, popcorn. Ale najważniejsze chyba będą teraz życzenia. Ja tu jestem dzisiaj w dwóch osobach. Najpierw jako przewodnicząca Rady Gminy, także bardzo się cieszę, że doczekaliśmy takiego fajnego, okrągłego jubileuszu. Bardzo serdecznie gratuluję Kołu Gospodyń Wiejskich w Zaberbeczu, wszystkim paniom, które tutaj angażują się w tą pracę i doprowadziły tak naprawdę do wspaniałej uroczystości. Przez 10 lat pracowały na to, żeby dzisiaj świeciło tak pięknie słońce i zebrała się tutaj cała wieś i okoliczne organizacje. Jako że widziałam, jak wspaniale wygląda kuchnia i sala, myślę, że sprzęty tutaj takie kuchenne bardzo Wam się przydadzą, więc to jest prezent ode mnie. I teraz jeszcze w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Wieś bardzo serdecznie też dziękujemy za zaproszenie. Niestety moje koleżanki z powodu żniw i różnych obowiązków dzisiejszych nie mogły być, ale łączą się z Wami i też życzą dalszej pracy, wytrwałości, bo wiemy, że działalność społeczna dla tutaj naszej społeczności lokalnej nie jest łatwa. Działania społeczne są bardzo trudne i są tylko dla odważnych ludzi i takimi odważnymi kobietami jesteście Wy w Zaberbeczu. To jeszcze ten koszyczek oczywiście w darze. Pani Sołtys, 10 lat szybko minęło, w ciszy, spokoju i tak naprawdę rzetelnej i żmudnej pracy, bo muszę powiedzieć, że macie najpiękniejsze chyba miejsce do rekreacji w gminie. Ten sosnowy las i to miejsce jest urokliwe, jest niesamowite. Mocno postaraliście się o jakość wewnątrz świetlicy. Ja uprzedzam te podziękowania i powiem, że planowany remont świetlicy jest w przyszłym roku. W tym roku zatrzymaliśmy działania inwestycyjne w świetlicach z uwagi na to, że musimy ponad prawie milion złotych dołożyć do drogi przez Chmielinę, bo taką drogę będziemy w końcu zrobili Witulin Leśna Podlaska, żeby nam się wszystkim lepiej jeździło. Więc od przyszłego roku będziemy inwestowali w świetlice i myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli nową elewację, bo wewnątrz jest naprawdę doskonale. To jest Wasza ciężka praca, dziękuję za tą pracę i życzę kolejnych dziesiątek lat, bo te 10 pierwsze pewnie było najtrudniejsze, teraz będzie tylko lepiej. Wszystkiego dobrego. 10 lat temu, pamiętam doskonale, nie będę przypominał okoliczności. Przyjechałem tutaj do Was z wielką radością. Ja nawet się pomyliłem, już tydzień temu przyjechałem. Widzę, jak zmienia się Zaberbecze, jakie jest piękne. Powstała droga, piękna droga, piękne domy, piękna świetlica, piękny plac. Myślę, że jak wasze stowarzyszenie powstawało koło gospodyń, to niektórych dzieci nie było na świecie, a niektóre młodzież była bardzo maleńka. Wtedy miała może 2-3 lata, dzisiaj mają 13, 14, no może mieli 5 lat, to dzisiaj mają 15 lat. Kto ma 15 lat? A kto ma 10 lat? Ręka do góry. No, a, no właśnie, dobrze. Wszyscy koło gospodyń ma 10 lat. Pięknie. Serdecznie gratuluję i serce rośnie, patrząc na Was, patrząc na Zaberbecze. Tak jak Pan Wójt powiedział, macie piękny plac, ale przede wszystkim ilość osób i ilość młodzieży, ilość dzieci tutaj świadczy, że przed Zaberbeczem jest przyszłość. I tego serdecznie gratuluję. I to jest na pewno zasługa koła gospodyń, to jest zasługa rodzin tutejszych. Także serdecznie gratuluję, że jest tyle młodzieży. No tak, już koniec. To żeby na polepszenie humoru i tam coś się... Proszę bardzo, pani prezes, serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za życzenia, za prezenty, za dobre słowo. Dziękujemy bardzo. Co cegiełę włoży, to mnie pocałuje.
To było 10 lat temu, tak, i chcieliśmy zmienić coś, chcieliśmy zorganizować się, chcieliśmy nawiązać kontakty między sobą i między naszymi rodzinami, a to był właśnie początek. Chciało się zrobić coś więcej niż tylko taki zwykły szary dzień. I nam się to udało, mimo że trwało to aż 10 lat, doszłyśmy do wniosku, że trzeba coś zrobić z tą świetlicą. Trzeba by coś poprawić. Takim marnym. Tak, więc to tak krok po kroku, ale na dzisiejsze czasy, które no niestety nam trochę pokrzyżowały plany, więc wyszło jak wyszło, ale mamy nadzieję, że czas jeszcze zrobi wiele, a my z tym czasem też. Tak, ale funkcjonujemy same. Tak. Same się utrzymujemy z naszych składek, utrzymujemy całe koło, nie żądamy pieniędzy od nikogo, tylko same, po prostu same. Czasami prosimy kogoś o wsparcie. Mamy sponsorów, tak, ale to tylko są sponsorzy. Nie żądamy jakichś kwot, nie żądamy czegoś, co by nam ułatwiło życie. Ile jest pań w kole? 33. 33, to są same panie? Tak. Same panie. I tak. Sama nazwa mówi. No, ja wiem, tylko że być może jesteście na tyle mało feministyczne, że jednak mężczyzn dopuszczacie do siebie. Oczywiście, żebyśmy dopuścili, tylko nie ma chętnych. Bądź coś się właśnie udało zrobić przez te 10 lat? No na pewno świetlica. Wyremontowałyśmy świetlicę własnymi siłami. Malowałyśmy ją. No praktycznie wszystko, tak? Wszystko. Tak. To praca rąk. Praca nie tyle rąk. Naszych może, co jeszcze naszych, tak, mężów, naszych synów, mężowie, tak. Osób, które po prostu no, zaangażowały się po to, tylko aby nam uświetnić tą świetlicę. Oczywiście, że jest nadal siła. Pomysły? Pomysły też zawsze będą. No ale co tak na przykład? No teraz naszym kolejnym marzeniem to jest właśnie doprowadzić tą zewnętrzną stronę świetlicy do takiej w miarę użytkowości. To znaczy, żeby wygląd jej przyciągał. Nie odstraszał. Tak, ją przyciągnął właśnie więcej chętnych i więcej osób, które, bo część osób przyjedzie, popatrzy, brzydko wygląda. Nie, to nie to. I nic się nie dzieje na pewno, skoro tak brzydko tak, wygląda. Tak. A jest zupełnie odwrotnie. A jak wejdą do środka, to są zdziwieni. Opowiada. No najciekawszym punktem imprezy na pewno jest dmuchanie dla dzieci. Dla dorosłych później będzie poczęstunek. Poczęstunek, później będzie impreza, także skończy się nad białym ranem. Tego trzymamy kciuki za to. No właśnie. Są też stoiska. Tak, jest stoisko z wikliną, jest stoisko z naszych produktów. Nasze produkty, które wystawiłyście się. Tak, tak, zostały wystawione przez nas, nasze koło gospodyń. Po prostu tak się zorganizowało, że nic nie kupowałyśmy, a zrobiłyśmy wszystko własnymi rękami. Jestem dumny z was. No jest stoisko Goku, trzeba jeszcze. Kleśna Podlaska. Tak, Kleśna Podlaska, oni też mają. I zespół, który nazywa się, w tym momencie występuje? Leśnianki. Leśnianki.